Wielkopolskie miasto września, szanowni państwo. Ja skojarzenie historyczne z tym miejscem mam jedno. I mam nadzieję, że państwo również jeszcze o tym, o czym chcę opowiedzieć, pamiętają. Otóż września powinna się kojarzyć ze słynnym strajkiem szkolnym, ze słynnymi wrzesińskimi dziećmi. Oto budynek mieszczący dziś bibliotekę publiczną oraz muzeum regionalne. Ale kiedyś była tu pruska szkoła ludowa. I to właśnie dzieci z tej szkoły jako pierwsze zaprotestowały przeciwko nauce religii w języku niemieckim. To właśnie tutaj rozpoczął się słynny strajk szkolny w zaborze pruskim. Oto izba szkolna, w której to wszystko się rozpoczęło. Grupka 14 polskich dzieci odmówiła zmówienia modlitwy po niemiecku. Srogi pruski nauczyciel wymierzył im karę fizyczną, cielesną, bijąc je trzcinką. Dzieci wyszły ze szkoły zapłakane. Przeciwko biciu dzieci zaprotestowali rodzice. Z kolei Prusacy wytoczyli im proces, słynny proces gnieźnieński. I zrobiła się międzynarodowa afera. Strajki szkolne rozlały się na całą Wielkopolskę. Prusacy stracili reputację. To pokazuje najlepiej, że represje, mimo że chwilowo działają, w końcu zawsze są kontrskuteczne. Martyrologia jest oczywiście ważna, ale moim zdaniem równie ważna jest historia kulinariów. A ta cukiernia, cukiernia Schwarz, to najstarsza w Polsce, w tym samym miejscu działająca cukiernia właśnie. Zobaczcie, no w Ladzie mamy rzeczy niehistoryczne, współczesne, bo świeżo wypieczone, czyli mamy rogale z czarnym makiem, mamy sznyki z glancem, mamy pączki, ale tutaj... Spójrzcie na wyposażenie. Krzesła z lat 20. Boazeria. To jest naprawdę prawdziwa perełka. Pan Andrzej Smodlibowski, nestor rodu, cały czas z tej samej rodziny, która ową cukiernię prowadzi. W którym roku było to miejsce założone? W 1874. Czy to są portrety założycieli? Tak. To jest... Pradziadek, a to jest prababcia. Nie, ale... Pańska prababcia i pański pradziadek. Tak. I nieprzerwanie w rękach rodziny do dzisiaj ta cukiernia działa. Tak. No, z tym, że przerwa była tylko na okupację, pewnie. Okupację, tak, bo było Nur für Deutschland tu było. I bo to był uczeń, też się Schwarz nazywał, ale przez... SH tam. SCH, no, czyli po niemiecku pisane. Po niemiecku pisane. I cały czas robicie takie cudowne wielkopolskie wspaniałości, czyli tak. Sznyka z glancem, co tu jeszcze mamy? Pączki. Nadziewane. Czym są nadziewane? Marmeladą. Aha. Marmeladą. A to? To są takie, to są wymyślone drożdżówki. W czasie kryzysu 80 roku, gdzie dostawaliśmy, nie miałem po prostu na kruszankę już margaryny, bo dostawałem tylko dwa kartony na miesiąc margaryny, nie? No tak, to było. No, tutaj no, czasami było otwarcie o godzinie 9 i o wpół do 10 już nie było pieczywa. No, bo wszystko poszło. No, tym bardziej, że ja byłem zawsze, całe życie, jak tutaj prowadzę to, na tak zwanych książkach. To znaczy... Czyli na wszystko musiałem mieć rachunki. Aha. I nie mogłem kupować, że tak... Na lewo, no, na wolnym rynku. Tylko przydziały. Od złodziei konkretnie. No. Ale na ścianie przeróżne dyplomy. Widziałem też dyplom przez kardynała Wyszyńskiego podpisany. To znaczy na stulecie gratulacje przez proboszcza. Wyszyński. Nie? Czyli wysyłaliście mu ciastkę, jednym słowem. Czy niechcący spróbował gdzieś tutaj będąc? Nie,
Taka jest historia, że ja jako ministrant 12-letni, ponieważ byłem taki wysoki, że akurat mogłem trzymać mu książkę na głowie, byłam szena na zewnątrz i Wyszyński mi odprawiał, także miałem uprawnienia. Drodzy Państwo, sami widzicie, takie miejsca to są prawdziwe skarby. Powinniśmy na nie chuchać i dmuchać. To wszystko to jest po prostu kawał historii wrześni i kawał historii cukiernictwa w naszym kraju. Serdecznie panu dziękuję. Oczywiście można by tego słuchać godzinami. Mam nadzieję, że ktoś spisze kiedyś historię cukiernictwa. Tak mnie namawiał, bo kuzyn, tam były dyrektor Filharmonii Narodowej, mówi: Andrzej, ty spisz to, bo takie historie naszego rodu są tak skomplikowane i takie tam przebojowe, że ja to wszystko pamiętam. Nie? Panie Andrzeju, niech pan to koniecznie spisze. A co mam wziąć na początek? Sznajger. Ja bym wziął no to proszę bardzo. Ja mogę? Można wszystko. Ja bym wziął Sznajger. To jest ze serem akurat. No. Pałac Mycielskich, jednych z niegdysiejszych właścicieli wrześni. Zabrany, odzyskany, sprzedany, nieważne. Ważne, że odnowiony i że działa w nim restauracja. Lokal nazywa się Esplanada. Z prawdziwą przyjemnością czytałem miejscowe menu, ale jeszcze przyjemniej jest zobaczyć przedstawicieli tegoż menu. No bo to już wygląda cudownie, mimo że dania jeszcze nie są kompletne. No bo to jest zupa, choć zupy jako płynu w środku jeszcze nie ma. Ale mnóstwo innych rzeczy. Przyjrzyjmy się im. To jest pianka z mleka kokosowego. To zielone, co do nas mruga, to trybula ogrodowa. Zioło bardzo rzadko u nas wykorzystywane, niesłusznie, gdyż jest świetne. Ta kulka to ryż, ryż gotowany na mleku, potem opanierowany w panko, usmażony. No i dynie w kilku postaciach. Mamy tutaj dynię piklowaną, mamy chipsy z dyni oraz dynię ugotowaną sous vide, opieczoną. No i coś z dyni zasadniczego, czyli krem z dyni, gdyż jest to po prostu wariacja nowoczesna na temat wielkopolskiej zupy z korbola. Skoro jesteśmy w Wielkopolsce, to musi być też kaczka, ale kaczka również bardzo nowocześnie podana. No bo mamy piersi z kaczki, również suwidowane, potem podpieczone, tutaj glazura, jak mniemam, skórka jest chrupiąca, mamy tutaj żółtego buraka, no i w końcu szagówki, no bez skosu, ale szagówki, tak, one są tylko opanierowane i upieczone. No i sos. Sos z rąk samego szefa, to wielka przyjemność. Czyli to jest po prostu intensywny, dziękuję bardzo, intensywny demi-glas. Dobra, zaraz kaczka, najpierw zupa. Klasyczna poznańska zupa z korbola jest po prostu słodka, a ta jest tylko słodkawa, ale smak jest podbity pikantnością. Świetna zupa i kapitalnie się prezentuje. A kaczka nie jest dziwaczka. O, rozumiem teraz, o co chodzi w tym demiglasie. Tak, to było opisane w menu. Zobaczcie na te kuleczki, które są na sosie. To jest chyćka, czyli czarny bez. Czarny bez. Dodaję aromatu, dodaję słodyczy. Świetne mięso, absolutnie bez zarzutu. Oczywiście modra kapusta, no bo jakże inaczej. No i jeszcze deser, dziękuję bardzo. Mają we Wrześni bardzo znaną spółdzielnię mleczarską i to jest właśnie deser na bazie miejscowego kremowego sera. Deser za chwilę. Na razie chrupiąca szagóweczka.
Wniosek tylko jeden. Nawet hrabiowie mycielscy nie jadali tutaj lepiej. Jestem teraz niemal w samym centrum Poznania, no 15 minut od Starego Rynku. Tereny należące do klubu sportowego Poznania, ale sport zostawiamy tam. Tutaj mamy dawne korty tenisowe, być może grywał na nich, a nawet raczej na pewno grywał kiedyś na nich Wojciech Fibak. Ale tu już nie sport, tutaj zieloność i ekologia. Otóż Małgorzata Staniszewska urządziła tutaj poznańską farmę miejską. Zatem mamy w samym środku miasta ekologiczne uprawy. Ba, mamy również miejsce, gdzie każdy może przyjść i zasadzić sobie własne rzeczy. Co sobotę odbywa się tutaj targ, na którym sprzedawane są nie tylko płody rosnące tu, ale również inni dostawcy je przywożą. No i tym tematem trzeba zająć się koniecznie. Był buszujący w zbożu, a teraz macie buszującego wśród grządek. A na tych grządkach prawdziwe cuda. No bo zobaczcie, pytacie się, gdzie kupić kwiaty cukinii, by je potem ugotować, udusić w oliwie albo też opanierować w cieście i usmażyć. No więc już wam mówię, można je kupić tutaj. Pytaliście się, gdzie w Polsce kupić blitwę, którą pokazywałem namiętnie w odcinkach chorwackich. Blitwę, czyli mangolda, czyli botwinę. No już macie odpowiedź. Jak w Poznaniu, to właśnie tutaj. Rośnie jak oszalała. Ta w Chorwacji najczęściej tak wygląda, czyli ma zielone łodygi, ale tutaj widzimy dowodnie, że może mieć również łodygi czerwonawe albo żółtawe. To jest w końcu buraczana rodzina. Chodźmy dalej, kawałek dalej, gdyż widzę tam rzecz bardzo u nas mało popularną, a smakowo wspaniałą. To jest mianowicie mizuna. Rodzaj botanicznie chyba sałaty, ale nie strzelajcie, jeśli nie jest to sałata. Chodzi o to, że ma kapitalny, lekko pikantny, orzeźwiający smak. Dobra, tego natnę za chwilę dość sporo. Pokażę wam, co jeszcze będę ciął. O, to będę ciął. Tu mamy koperek, to koniecznie. Jaki piękny szpinaczek, cudowny, ale jeszcze ważne są te rzeczy. To jest kolendra, ona mi się również bardzo przyda. No i coś, co wygląda trochę inaczej niż ze sklepu, ale jest tym samym, co w sklepie dostać można, choć oczywiście tutaj pochodzi z uprawy ekologicznej. To jest mianowicie rukiew siewna, czyli rukola, mówiąc popularnie. A tu, zobaczcie, jak się pyszni rzodkieweczka. Zrobię coś niezwykle odświeżającego. Idę ciąć. Tu. Ham. Jak pies wychowuje się na zielonej farmie, to co najbardziej lubi wcinać? No zioła, a nie kości. Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek. Proszę. Jedyną rzeczą, która wymagała wcześniejszego przygotowania do potrawy, którą za chwilę zrobię, to buraki. Buraki, rzecz jasna, stąd. Otóż te buraki trzeba albo ugotować, albo upiec w mundurkach. Od razu powiem, że pieczone są nieco lepsze. Dobra, zanim zacznę je obierać ze skórki i kroić, a to barwi, zrobię inne rzeczy. Najpierw sos. Delikatny winegret. Więc czosnek
nie może tutaj w smaku rzeczy zdominować całej, dlatego tylko nacinam w ten sposób ząbek czosnku i tym czosnkiem wysmaruję miskę, w której będzie robiony sos. Wtedy ta nutka czosnkowa będzie delikatna. Dobra, tyle wystarczy. Teraz ocet. Oczywiście mam tutaj domowy, doskonały ocet. I teraz ten ocet trzeba doprawić solą, po to, by sól się rozpuściła w nim właśnie. Gdyż kolejny składnik będzie tłusty, to będzie olej, a w oleju sól się nie rozpuszcza. Zgodnie z logiką terroir nie użyję oliwy, lecz miejscowego oleju. To może być olej rydzowy, czyli z lnianki, albo olej rzepakowy, wszakże nierafinowany, nieoczyszczony. Zobaczcie, to jest właśnie rzepakowy olej i ma kolor czystego złota. Mieszamy, wlewamy stopniowo, by zrobiła się tutaj bardzo przyjemna winegretowa emulsja. Zobaczcie, to tylko wymaga nieco cierpliwości. Trzeba po prostu mieszać i to wszystko się idealnie połączy. Jest gładziutkie. Zatem to jest na razie kwaśne i lekko pikantne od oleju. Ale dodamy temu słodyczy i pikantności innej. Ta słodycz to miód. Odrobina miodu lokalnego, faceliowego i nieco świeżo zmielonego pieprzu. I zaraz ten miód wmieszam w całość. Po prostu tak. Gotowe. Teraz sucha patelnia. Na niej będzie coś prażone, ale znowu zgodnie z logiką terroir nie będą to orzeszki piniowe, tylko orzechy włoskie. Sucha patelnia, one pod wpływem ciepła wydobędą swój naturalny smak mocniej. Więc to się praży, ja będę czasami wstrząsał patelnią, no i teraz muszę włożyć rękawiczki, dlatego że buraki potwornie barwią. Normalnie zajmowanie się burakami nie jest przyjemne, oczywiście mam na myśli tutaj buractwo, ale buraki jako jarzyna jest to rzecz wprost kapitalna i cały czas u nas niedoceniana, no bo głównie buraczki tarte, zasmażane albo barszcz. Tymczasem one mają wiele zastosowań. Trzeba je obrać, ale tutaj nic się nie może zmarnować, no bo mamy przecież kompost, więc to odkładam pieczołowicie właśnie po to, by biologiczne siły kompostu zasilić. Obrane. Teraz trzeba wstrząsnąć patelnią. Zobaczcie, właśnie po to rękawiczki przy burakach wydają się być niezbędne. No dobra, rączka patelni umyje się. Praży się. Nie zdejmuję jeszcze rękawiczek, bo teraz trzeba buraki pokroić na plasterki, jak najcieńsze. Orzechy dymią, więc trzeba pod nimi już wyłączyć gaz. Dobra, tutaj sobie przestygną. I teraz robimy coś, co górnolotnie nazywa się łóżeczkiem. Tak, to ta nieznośna maniera restauracyjnych kart. Łóżeczko z mizuny oraz łóżeczko z rukwi. Rukiew po polsku, rukola po włosku, a mizuna to gorczycznik japoński. Gorczycznik japoński. Strasznie trudna nazwa, ale tak to się nazywa. Zresztą polecam Państwu naprawdę to coś, bo to coś jest doskonałe w smaku, a mało u nas popularne. No, barwią moje łapy, ale co zrobić? Buraken mianowicie. O. No, tu jest uświnione, ale i tak zaraz będzie buraczane niemal wszystko. Szalik w burakach? Nie, jeszcze nie. I teraz na tym układamy buraczane plasterki.
Carpaccio, drodzy Państwo, to był malarz z Wenecji, który malował w tonacji różowo-czerwonej. Więc oczywiście dlatego Carpaccio z polędwicy wołowej zostało nazwane Carpaccio, ale buraki to również jest Carpaccio, jeśli chodzi o kolorystykę. Więc jeśli nie jecie polędwicy, to macie najprawdziwsze carpaccio również z buraków, ponieważ carpaccio z ryby, jeśli ta ryba jest biała, już nie jest carpacciem, gdyż ma zupełnie inny kolor. Jak pojedziecie do Wenecji, a teraz właśnie można, bo znacznie tam mniej ludzi, to zobaczycie carpaccio nie tylko na stole, ale również w muzeach pod postacią obrazu. Znaczy zobaczycie carpaccio. Dobra, to jest tu. Teraz. No teraz oczywiście winegret. Jak się go zrobi w taki sposób, to on jest gładki i jednorodny. Więc polewamy to obficie tym naprawdę niezwykle aromatycznym sosem. Jeśli zrobimy to właśnie z oleju nierafinowanego, rzepakowego albo z ryzowego, no to będzie miało smak tej ziemi właśnie. I o to chodzi. My tutaj niczego nie udajemy. Dobra, ja już się tego pozbywam, gdyż... O, natalkowane było. Dobra, to muszę jeszcze strzepnąć dłonie z talku, żeby talk nie był elementem potrawy. I teraz. Teraz koperek oraz kolendra. W zasadzie nie trzeba tego siekać, bo zioła nieposiekane wyglądają po prostu ładniej. Cześć, chłopie, no ale jesteś uświniony strasznie. Ale co, chcesz trochę kolendry? Masz. Proszę. Proszę. No masz, Luis. Lubisz kolendrę? Ha, 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 ha. Tam do kata, czy on lubi kolendrę? Ten pies mi się coraz bardziej podoba. I rzecz, którą tu odkryłem, jest genialna. Zobaczcie na te kwiatki i na te strączki. To jest mianowicie rzepa, która została przywieziona ze Sri Lanki. Zasadzona tutaj i smakuje to wprost obłędnie. Więc te surowe strączki... Luis, tak, dam ci całą sałatkę potem. I kwiatki. I już tylko trochę gorących orzechów włoskich, uprażonych. Zobaczcie sami, czy może nam się trafić coś lepszego. Nie, Luis, nie będziesz jadł winegretu, chłopie. Nie, to nie dla ciebie. Masz tu jarmużu trochę, proszę. Jarmuż też wcina. Ciężko się było rozstać z Luisem, ale trzeba było. To jest zamek cesarza Wilhelma. Nie wiemy, czy Kaiser lubił buldożki francuskie, ale tutaj ważne jest nie to, co on lubił, a to, co ja lubię. A lubię bardzo to miejsce, lokal, który nazywa się Bo. Mają tu bardzo ciekawe zestawy śniadaniowe z całego świata. Śniadania podają cały dzień, mają dużo dań wegetariańskich i wegańskich. Mają w końcu bardzo często zmieniające się menu, więc jest wypisane na tablicy, bo prościej jest zmazać te dane i dopisać nowe, niż drukować kartę. No to co? Do boju. Zamówiłem dwa dania wegańskie. Po pierwsze kimchi. Zupa na bazie kimchi, bo sama kimchi to jest kiszona pekińska kapusta, kiszona po koreańsku. Ona wcale nie musi być wegańska. Warunek jest taki, że trzeba ukisić ją bez małych rybek, które fermentują w trakcie procesu kiszenia. No też nie wolno całości doprawić sosem rybnym. To jest doprawione sosem sojowym. Zobaczcie, tu jest właśnie kimchi, a ten makaron to soba, makaron japoński pszenno-gryczany. Druga rzecz to curry. Curry duszone w mleczku kokosowym. Widzę, że pierwsze skrzypce odgrywa tutaj kalafior. Są też brokuły. To jest oczywiście jarzynowe curry, no bo wegańskie. Mamy tutaj płatki migdałów. Mamy tutaj, o widzicie, ten sos świadczy o tym, że jest to czerwone curry. No i do tego ryż.
I chciałbym poruszyć tutaj jeszcze jeden temat, mianowicie paringu, czyli mówiąc po polsku doboru odpowiedniego trunku do jedzenia. W tym wypadku piwa, no bo to ma ogromne znaczenie. Jeśli mówilibyśmy o winie, do takich dań, które są bardzo mocne w smaku, bardzo intensywne, azjatyckie, musielibyśmy poprosić o Rieslinga na przykład z odrobiną słodyczy albo Gewürztraminera, o coś wonnego. Zatem musimy iść podobnym tropem, jeśli zamawiamy piwo. I to jest Kommes, czyli piwo z lokalnego browaru, a mówiąc najprecyzyjniej, imperialna IPA. Co wyczuwamy w nosie? W nosie wyraźnie czujemy mango, czujemy cytrusy. To te bardzo wonne amerykańskie chmiele. I to się wszystko zgadza, ponieważ curry jest daniem jakby pełnym perfum, jakby to Dior z Lagerfeldem i z Gucci'm razem zrobili. Więc to jest tak spójne jak niebo z ziemią. No bo zobaczcie, biorę teraz kęs tegoż. Chrupiące, lekko pikantne, naprawdę wzorowe curry. I łyk tego. Świetna IPA, która jest niezwykle podobna w charakterze. To właśnie o to chodzi, by dobierać tutaj rzeczy nie na zasadzie przeciwieństw całkowitych, a na zasadzie podobieństw, gdyż one wówczas logicznie się ze sobą łączą. Dobra, tu będzie też widelec potrzebny, gdyż zacznę od sprawdzenia, jak ugotowany jest makaron. Jest ugotowany w punkt, gdyż nie jest rozgotowany. A kimchi? Brylancik. Zobaczcie. I to wszystko razem jest kompozycją niezwykle logiczną. Zmierzch powoli zapada, a ziarno, jak to się mówi, zostało zasiane. Zatem można napić się piwa. Więcej piwa i jeszcze więcej piwa. Adres ku temu wydaje się być nader odpowiedni, mianowicie lokal Ministerstwo Browaru. Za barem, a i nie tylko, rządzi tutaj Bartek. Bartku, rewolucja piwna to ostatnie ile? 10-15 lat myślę o rewolucji piwnej w Polsce, nie w Stanach, rzecz jasna. Myślę, że to był przełom 2010 i 2011 roku, gdzie coś zaczęło się dziać. Że nie królował tylko ten Eurolager, tylko można było spróbować zupełnie różnych, innych, ciekawych piw, gdzie można wcześniej było to było wypić tylko i wyłącznie za granicą. Czyli wejście browarów rzemieślniczych, browarów kraftowych, eksplozja piwna. Dokładnie tak. Co ciekawe, browary regionalne już istniały, tylko tak naprawdę stały się bardziej popularne. Później następne browary powstawały kontraktowe. Ludzie zaczęli się po prostu bawić piwem i było ciekawie. To przyszło ze Stanów, a potem ze Stanów do Wielkiej Brytanii, dokładnie, do Włoch, tak. Stamtąd tutaj. Bo kraje, które nam się tradycyjnie kojarzą z piwem, czyli na przykład Niemcy i Czechy, nie mają aż tak wielkiego ożywienia piwnego. To znaczy, tam jest bardzo dużo browarów małych, regionalnych, lokalnych. Ale tyle z różnych styli nie wytwarza się w Czechach na przykład. Dokładnie nie. Tam króluje tak naprawdę pilsner i ewentualnie piwo pszeniczne. Bardzo ciekawym krajem jest Belgia na przykład, gdzie tak naprawdę tam od dawien dawna jest mnóstwo ciekawych styli i można podróżować tak naprawdę co 20 km jest nowy browar, inny browar i można pić piwo i się z nim zachwycać, bo jest zupełnie różne od tego 20 km dalej. Belgia, wojna, okupacja. 18 filmów o tym zrobiłem i zawsze wracałem z Belgii o 15 kg grubszy mniej więcej.
nie tylko za sprawą frytek, ale również za sprawą piwa. W Belgii wiedzą świetnie, że każdy styl piwny to jest osobny kształt naczynia. Gdybyś mógł parę słów na ten temat powiedzieć, to ma znaczenie, z czego się pije piwo. Dokładnie tak. Właściwie w Belgii każdy browar ma swoje dedykowane szkło. Oni bardzo mocny nacisk kładą na to, żeby do każdego stylu tak naprawdę było osobne szkło. I piwa na przykład pszeniczne pije się z różnych szklanek, piwa podwójnej, potrójnej fermentacji. Każde z nich ma swoje dedykowane szkło, czasami fikuszne, czasami jakieś ciekawe, delikatne. Także jest bardzo ciekawie. Wymieniłeś piwa potrójnej fermentacji. Zdaje się, że coś takiego ja tutaj mam. Dokładnie tak. Czego mi nalałeś? To jest Komes potrójny, tutaj z lokalnego wielkopolskiego browaru Fortuna. I co ciekawe, kiedyś myślano, że tak naprawdę piwa potrójne, czyli triple, ważą najlepiej Belgowie, ale okazuje się, że w Polsce Polacy też to potrafią robić, czego przykład właśnie tutaj mamy. Jak byś to scharakteryzował? Fachowymi słowy. Czy ja generalnie lubię zawsze sobie spróbować, żeby wiedzieć, o czym mówię. No pewnie. To jest piwo takie dość mocne, bo ono ma około 9% alkoholu, z tym, że ten alkohol jest fajnie ukryty, ale co przede wszystkim to piwo wyróżnia, taki kwiatowy posmak. Taki bukiet kwiatowy i to w zapachu, w smaku. Jest ono takie orzeźwiające jednocześnie, mimo tego, że jest dość ciężkie, dość takie treściwe smaku. I takim najciekawszym chyba tematem, jeżeli chodzi o to piwo, jest to, że ono jest refermentowane w butelce. To znaczy, że po prostu do każdej butelki piwa dodaje się delikatnie cukru, żeby ono refermentowało w butelce i tak w sposób naturalny się nagazowało w tej butelce. To piwo dojrzewa, zanim się, jak się je rozleje, to nie wypuszcza się go od razu na rynek, tylko po prostu ono sobie czeka w jakiejś wyższej temperaturze w browarze, dojrzewa i dopiero wtedy może być wypuszczone na rynek. A powiedz mi każdemu, kto chce, jesteś w stanie udzielić takich piwnych wskazówek, a mówiąc prościej, czy jesteś w stanie tutaj stojąc za barem pogadać się z każdym o piwie? Oczywiście, właśnie dlatego lubię tę pracę, że generalnie można każdemu wszystko wytłumaczyć, o ile ma czas i chęci tak naprawdę. A to widzicie, samotni piwo lubi. Przybywajcie, żeby się napić, a tutaj przybywajcie, żeby sobie również pogadać z Bartkiem. Dzięki. To ja dziękuję.